W opisanych warunkach pracowałam przez 2 lata, dzień i noc, bez zastępstwa. Chore rodziły na piecu. Przeprowadziłam tam przeszło 3000 porodów. Do maja 1943 wszystkie dzieci urodzone w obozie oświęcimskim były mordowane w okrutny sposób. Topiono je w beczułce. Wkrótce potem matka mogła ujrzeć ciało swego dziecka rzucone przed blok i szarpane przez szczury. W maju 1943 roku sytuacja niektórych dzieci uległa zmianie. Dzieci niebieskookie i jasnowłose odbierano matkom i wysyłano do Nakła w celu wynarodowienia. Przejmujący płacz matek żegnał odjeżdżające transporty niemowląt. Myśląc o możliwościach odzyskania tych dzieci w przyszłości i o przywróceniu ich matkom, zorganizowałam sposób oznaczania niemowląt tatuażem, który nie zwracał uwagi esesmanów. Niejedną matkę pocieszała myśl, że odnajdzie kiedyś swoje utracone dziecko. Los pozostałych dzieci był najgorszy. Marły one z powodu śmierci głodowej. Skóra ich stawała się cienka, pergaminowata. Przeświecały przez nią ścięgna, naczynia krwionośne i kości. Pośród bardzo wielu przeżytych tam tragedii, szczególnie żywo pamiętam historię pewnej kobiety z Wilna, skazanej na pobyt w Oświęcimiu za udzielenie pomocy partyzantom. Bezpośrednio po urodzeniu przez nią dziecka wywołano jej numer. Numerem bowiem przywoływano więźnia. Poszłam ją wytłumaczyć, lecz to nic nie pomogło. Spotęgowało tylko gniew. Zorientowałam się, że wyzywają ją do krematorium. Owinęła dziecko w brudny papier i przycisnęła do piersi. Usta jej poruszały się bezgłośnie. Widocznie chciała zaśpiewać maleństwu piosenkę, jak to nieraz czyniły matki, nucąc przeróżne kołysanki, którymi pragnęły wynagrodzić dzieciom dręczące je zimno, głód i niedolę. Wilnianka nie miała sił i nie mogła wydobyć głosu. Tylko łzy cisnęły się jej spod powiek, padając na główkę małego skazańca. Trudno odpowiedzieć, co było bardziej tragiczne. Czy ta jednoczesna śmierć obu najbliższych sobie istot, czy przeżywanie śmierci niemowlęcia, które ginęło na oczach matki, czy śmierć matki połączona ze świadomością pozostawienia na łasce losu jej żywego dziecka. Wśród tych koszmarnych wspomnień snuje się w mej świadomości jedna myśl. Mianowicie, wszystkie dzieci urodziły się żywe. Ich celem było żyć. Przeżyło obóz zaledwie 30. Kilkaset dzieci wywieziono do Nakła w celu wynarodowienia. Przeszło 1500 utopiły Klara i Pfani. Z górą 1000 dzieci zmarło wskutek zimna i głodu. W obozie koncentracyjnym wszystkie dzieci, wbrew wszelkim przewidywaniom i wbrew skrajnie niesprzyjającym warunkom, rodziły się żywe i dobrze wyglądające. Swą relację składam w imieniu tych, którzy o swej krzywdzie nie mogli powiedzieć światu. W imieniu matki i dziecka. To relacja więźniarki o numerze 41335 Stanisławy Leszczyńskiej, który ten raport powstał 20 lat po jej pobycie w obozie. A w studiu witam Marię Stachurską, dokumentalistkę, reżyserkę filmu Położna, krewną bohaterki Stanisławy Leszczyńskiej. Jest z nami również Agata
Puścikowska, dziennikarka, felietonistka, autorka tekstów o Stanisławie Leszczyńskim. To dzięki, Agata, twoim tekstom trafiłem na tą niezwykłą postać. I pytanie pierwsze do ciebie. Jak to jest, że o tak niesamowitej postaci, niezwykłej postaci, tak mało wiemy do dziś? To jest pytanie bardzo dobre, ale ja nie odpowiem na to pytanie, bo się głowię od tak naprawdę 10 lat, od kiedy odkryłam sama Stanisławę Leszczyńską i od kiedy próbuję na swoje małe możliwości mówić o niej, pisać o niej wszelkimi możliwymi metodami, próbować ją odkryć na nowo. Ja ją odkryłam, dlaczego nie odkrywamy jej my? Być może ta historia jest po prostu historią taką, w którą trudno uwierzyć. Być może ona, to bohaterstwo nieprawdopodobne, to jest coś tak nierealnego, że po prostu nie wierzymy w to po prostu. A druga sprawa jest jeszcze taka, że takie były czasy, że właściwie położna z Oświęcimia kojarzyła się paradoksalnie wyłącznie ze środowiskiem ultrakatolickim, co jest moim zdaniem absolutnym błędem. Bo to jest przede wszystkim bohaterka narodowa, o tym się wcale jeszcze nie mówiło. Kolejna sprawa to jest kobieta, która była emancypantką w latach 20., bo pokazaliśmy w tej chwili felieton, który mówi o Oświęcimiu, Auschwitz-Birkenau, ale przed wojną ta młoda kobieta, matka dwójki dzieci, wyjechała do Warszawy, gorsząc tak naprawdę swoje środowisko. Zostawiła oczywiście w cudzysłowie dwójkę dzieci, żeby się uczyć, żeby być położną. Wróciła, urodziła kolejne dzieci, była matką, była kobietą wykształconą, realizowała swoje pasje, a potem uratowała co najmniej 3000 dzieci. Pani Mario, pani robiąc film o swojej krewnej, dociera do tego unikalnego zapisu głosu. Posłuchajmy autentycznego głosu odkrytego przez panią, a gdzie to zaraz się dowiemy. Jestem Stanisława Leszczyńska, urodzona w roku 1896 w Łodzi. Wywieziona do obozu Oświęcim. Tam pracowałam jako położna. Przyjęłam ponad 3000 porodów. Jak pani dotarła do tego głosu? Realizując film o Stanisławie Leszczyńskiej, trafiłam na nagranie tego głosu. Nagrał to pan Kulikiewicz. On już nie żyje, też był więźniem Auschwitz i dziennikarzem po wojnie. No i jego syn, który jest dziennikarzem w Chicago, przekazał mi prawa autorskie do tego nagrania. Ta niesamowita postać, zanim trafia do obozu, ma już swoją piękną kartę. Była zaangażowana w konspirację. Tak, właściwie mąż bardziej był zaangażowany, Bronisław Leszczyński i najstarszy syn. Ale generalnie cała rodzina. Co to były za formacje? To był Związek Jaszczurczy. Czyli Narodowe Siły Zbrojne. Tak. Bronisław Leszczyński, dziadek, pracował w drukarni Kotkowskiego przed wojną i w czasie wojny. I wyrabiał dokumenty dla partyzantów i do getta żydowskiego w Łodzi. Natomiast jego najstarszy syn, również Bronisław, zatrudnił się jako konduktor tramwajowy w Łodzi i przejeżdżając tramwajem koło getta miał możliwość dostarczania tych dokumentów, dzięki czemu ludzie uciekając z getta mieli jakieś swoje dokumenty i mogli zbiec i uratować swoje życie. Natomiast... Za pomoc Żydom jak to powiedzieć, inwigilowani, później jest wsypa, tak? Znaczy wsypa jest dlatego, że po prostu jeden z członków tego związku był postawiony pod ścianę. Jego matka była aresztowana i gestapo, które wpadło na trop tego człowieka, postawiło krótko mu zadanie. Albo matka zostanie rozstrzelana na twoich oczach, albo powiesz, gdzie są ci, którzy robią te dokumenty. I on wtedy nie wytrzymał i zdradził adres Żurawia 7.
i przyszło Gestapo. W pani filmie będzie ta dramatyczna scena aresztowania, ucieczki. Będzie, tak. I o tym nie będziemy teraz mówili. To zobaczymy w filmie pani. Ten film jest w trakcie przygotowań. Natomiast ja proponuję, żebyśmy zobaczyli fragment archiwalnego nagrania jednej z tych osób, której poród odbierała Stanisława Leszczyńska w Auschwitz. Bardzo prosimy. Przecież ona odbierała chorych w Oświęcimiu. I to w Oświęcimiu na takim piecu, zwykłym takim piecu żelaznym. I nie było w ogóle nic, tylko taka beczka. Bo ona tu rodziła, na tym piecu dzieci się... Nikt nic nie dał. Tam Mendele, to jest lewą śmierć na prawą śmierć. Dla niego to była psa, taka beka, że jak on widział, to od razu to dziecko wrzucał do tej beczki, żeby ginęło. Ale Leszczyńska tak robiła, tak potrafiła zrobić, że jakoś tak sprytnie, że udawało jej się wszystko. Później on już przestał chodzić, ale raz kiedyś przyszedł do niej i też powiedział jej, że dlaczego do beczki nie wrzuci. A ona powiedziała, bo ja nigdy do beczki nie wrzucę dziecka. I postawiła mu się. I myślała, że on ją wtedy zastrzeci. To niesamowite. Więźniarka ma odwagę stanąć naprzeciw doktora śmierć, doktora Mengele i powiedzieć mu w twarz, że nie zabije tego dziecka. Co było siłą? Co dawało im tą motywację? Myślę, że w ogóle motywacją w życiu Stanisławy Leszczyńskiej była jej wiara. Ona po skończonej szkole położnej w Warszawie z dyplomem w ręku, jadąc do Łodzi do swoich dzieci, weszła do kościoła wizytek na krakowskim przedmieściu, gdzie złożyła obietnicę Matce Najświętszej, mówiąc, że jeżeli kiedykolwiek straci choć jedno dziecko, zaprzestanie wykonywać tego zawodu. I nigdy tego to się nie wydarzyło. A do każdego porodu biegła z taką modlitwą, to właściwie takie wezwanie było, akt strzelisty, który u nas w rodzinie, od dziecka to pamiętam, był powtarzany. Maryjo, w jednym pantofelku przybywaj z pomocą. Dlaczego w jednym pantofelku? Bo przed wojną, jak po nocy pukał ktoś potrzebujący pomocy, to ona wstawała, brała, zakładała jeden pantofel, nie mogąc znaleźć drugiego, biegła do drzwi i wołała: Maryjo, ty załóż ten drugi pantofelek i w tym jednym pantofelku spiesz z pomocą. Tak powstało to wezwanie. Być może głęboka wiara, być może modlitwy spowodowały, że cała rodzina Leszczyńskich przeżyła okupację, przeżyła obóz. Również w obozie była przecież jej córka. Tak, zostali aresztowani wszyscy. Udało się zbiec ojcu i najstarszemu synowi. Natomiast dwójka pozostałych synów została wywieziona do Mauthausen-Gusen, a Stanisława została aresztowana i wywieziona do Birkenau razem ze swoją córką Sylwią. Po wojnie powiedziała, że takie zdanie, że moje wszystkie dzieci wróciły do domu, bo ja nigdy nie pozbawiłam życia żadnego dziecka. Córka była zagrożona, ważyły się jej losy. Tak, córka była młodą dziewczyną, na której były wykonywane przeróżne doświadczenia doktora Mengele. Przeszła przeróżne choroby, miała przeróżne szczepionki. Dwukrotnie była skierowana do komory gazowej. Udało się Stanisławie ją uratować. Po prostu tak się wczepiła w swoją córkę, mówiąc, że razem pójdziemy, że Mengele ustąpił. Prawdopodobnie dlatego, że było bardzo dużo rodzących kobiet, a nie było położnej. I ona była mu potrzebna. Albo po prostu cud. Mhm. Ważną rzeczą jest to, że Stanisława Leszczyńska, z tego co o niej wiemy już, bardzo dobrze znała język niemiecki. Będąc w Stanach Zjednoczonych, chodziła do niemieckiej szkoły. Tak? Znaczy była w Brazylii, w Rio, i tam chodziła do niemieckiej szkoły. Poza tym należy pamiętać o tym, że Łódź była wielonarodowościowa. W związku z tym było bardzo dużo Niemców, Żydów, Rosjan, Polaków. Również jakby po sąsiedzku mieszkali Żydzi, był Heder. I ona bardzo dobrze również mówiła w języku jidysz. Agata,
Czego nas uczy ta niezwykła osoba? Mogę powiedzieć, czego mnie uczy, bo nie wiem, czego nas uczy, ale mnie uczy takiej walki. Albo inaczej, co my możemy czerpać, jaki tutaj jest gigantyczny potencjał. To jest ogromny potencjał. Mam nadzieję, że oprócz wspaniałego filmu, na który Marysiu czekam od dłuższego czasu, powstanie też książka, ale taka książka, która nie będzie młodzieży nudzić, tylko pociągnie tą młodzież i jakoś zafascynuje. Czego uczyć? Po pierwsze, że warto żyć dla innych, warto walczyć dla innych, a jednocześnie być zwykłą sobą, zwykłą kobietą, bo tutaj Marysia tego nie powiedziała, z Marysią wielokrotnie na ten temat rozmawiałam. Stanisława Leszczyńska to była kobieta z krwi i kości, która po wojnie wróciła do pracy, nie zadzierała nosa, bardzo mocno pracowała, wychowała dobrze czwórkę dzieci, opiekowała się też kuzynostwem i właściwie to było, i co jest też istotne, stworzyła szczęśliwą, bardzo kochającą się rodzinę, grających na cytrze, tak? Mhm. Wszyscy grają, pani wszyscy grali na cytrze. Pani w dzieciństwie jak ją zapamiętała? Jako mała dziewczynka, tak pamiętam ją, jak miałam 4 lata, gdzieś 5 może. Pamiętam szczególnie z Filharmonii, kiedy był koncert na cytrach moich wujków. I ona była z moimi kuzynkami, które wychowywała właśnie córkami Sylwii, córki, bo jej córka po powrocie z obozu długo miała etapy długich chorób i ona wtedy musiała podjąć jeszcze dodatkowo to wyzwanie wychowania wnuczek. I pamiętam ją jako taką bardzo ciepłą, uśmiechniętą, taką przytulającą babcię. Natomiast już inaczej było, jak byłyśmy w okresie dojrzewania i wtedy nie powiem. Była osobą bardzo mocno wymagającą, nie tylko od siebie, ale od całej młodzieży, od wszystkich. I tak na dobrą sprawę już wtedy, kiedy sama jeździłam, nie z mamą, tylko już sama przemieszczałam się przez Łódź i jeździłam na Zgierską 99, bo tak nazywaliśmy, gdzie jedziesz, na Zgierską 99. No to pamiętam, że była osobą właśnie taką wkrzątającą się w kuchni. Pamiętam ją szczególnie w kuchni. Zawsze coś gotowała i bardzo dbała o to, żeby wszyscy byli najedzeni, ale jednocześnie była osobą wymagającą, suchą, jak my czasami różne psikusy, czy wagary jakieś. To było nie do pomyślenia, więc musiałyśmy się chować i nawet czasami się jej bałam. I mamy nadzieję, że cała ta charakterystyka będzie pięknie pokazana w filmie, że ta postać z krwi i kości stanie się w naszej pamięci zbiorowej bardzo jasnym, pięknym punktem odniesienia w momencie, kiedy ten film powstanie, kiedy powstanie książka, czego paniom bardzo gorąco życzę. A państwa zapraszam za tydzień o stałej porze. Dobranoc. Dziękuję serdecznie.